Rozpoczynamy program specjalny poświęcony mobilizacji na Ukrainie. Dziś przyjrzymy się, jak Ukraina przygotowuje się do obrony swojego terytorium w obliczu bezprecedensowego zagrożenia. Ukraina staje w obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji. Ukraina podjęła decyzję o mobilizacji swoich sił zbrojnych. Mobilizacja ta jest kluczowym elementem strategii obronnej kraju. Jest to konieczne, aby wzmocnić armię i odeprzeć rosyjską inwazję. Ukraińscy żołnierze przechodzą intensywne szkolenia, aby być gotowymi do walki w każdej chwili. Decyzję o mobilizacji podjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a zatwierdziła Rada Najwyższa. To pokazuje, jak poważnie władze Ukrainy traktują to zagrożenie. Mobilizacja ma charakter powszechny i obejmuje mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Każdy, kto jest zdolny do służby, jest wezwany do obrony ojczyzny. Osoby te zostaną skierowane do służby wojskowej, aby wesprzeć bohaterską armię ukraińską w walce z najeźdźcą. Ich odwaga i determinacja są nieocenione w tych trudnych czasach. Mobilizacja jest odpowiedzią na realne zagrożenie dla Ukrainy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a ukraińska armia musi być gotowa na wszystko. Rosyjska inwazja to śmierć tysięcy ludzi, miliony uchodźców i zniszczona infrastruktura. Skutki tej wojny są odczuwalne na całym świecie. Ukraina ma prawo i obowiązek się bronić, a mobilizacja jest w tej chwili niezbędna. Każdy obywatel ma swoją rolę do odegrania w tej walce. Decyzja o mobilizacji została podjęta jednogłośnie i z pełną determinacją. Wszyscy są zjednoczeni w obronie kraju. Ukraińcy rozumieją powagę sytuacji i są gotowi bronić swojej ojczyzny przed agresorem. Wsparcie społeczeństwa dla armii jest ogromne. To świadectwo niezłomności narodu ukraińskiego i jego woli walki o wolną i niepodległą Ukrainę. Ich determinacja i jedność są inspiracją dla całego świata. Skala mobilizacji na Ukrainie jest bezprecedensowa w historii tego kraju. Nigdy wcześniej nie widziano takiej skali zaangażowania i gotowości do obrony ojczyzny. Szacuje się, że do wojska może zostać powołanych nawet kilka milionów osób. To pokazuje, jak poważnie Ukraińcy traktują zagrożenie i jak bardzo są zdeterminowani, aby bronić swojej niepodległości. To ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne, wymagające zaangażowania całego społeczeństwa. Każdy obywatel ma swoją rolę do odegrania, od dostarczania zaopatrzenia po wsparcie moralne dla żołnierzy. Główny cel mobilizacji to zwiększenie liczebności armii ukraińskiej i uzupełnienie strat poniesionych w walkach z Rosjanami. Każdy nowy rekrut to dodatkowa siła, która może przechylić szale zwycięstwa na korzyść Ukrainy. Ukraińska armia potrzebuje świeżych sił, aby kontynuować walkę i wyzwalać okupowane terytoria. Nowi żołnierze przechodzą intensywne szkolenie, aby być gotowymi do stawienia czoła wrogowi. Mobilizacja ma również na celu wzmocnienie obrony terytorialnej Ukrainy i przygotowanie do odparcia kolejnych ataków ze strony Rosji. Budowane są nowe fortyfikacje, a jednostki obrony terytorialnej są stale szkolone. Znaczenie mobilizacji dla obronności Ukrainy jest nie do przecenienia. Każdy krok w kierunku wzmocnienia armii to krok w kierunku bezpieczeństwa narodowego. Silniejsza armia to większe szanse na odparcie inwazji i przywrócenie pokoju. Każdy żołnierz, każdy czołg, każda jednostka bojowa ma znaczenie w tej walce. Mobilizacja to inwestycja w bezpieczeństwo narodowe Ukrainy i gwarancja jej niepodległości w przyszłości. To także sygnał dla świata, że Ukraina jest gotowa bronić swoich granic. Sukces będzie zależał od determinacji narodu ukraińskiego, wsparcia międzynarodowego i skuteczności działań rządu. Wsparcie z zagranicy, zarówno militarne, jak i humanitarne, jest kluczowe. Jeśli mobilizacja się powiedzie, Ukraina ma realną szansę na zwycięstwo i odbudowę kraju po wojnie. To będzie długi i trudny proces, ale zjednoczony naród może osiągnąć wszystko. Mobilizacja na taką skalę to ogromne wyzwania logistyczne i społeczne.
Jednym z największych jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i wyszkolenia dla tak dużej liczby rekrutów. Ukraińska armia potrzebuje broni, amunicji, umundurowania, żywności i innych niezbędnych rzeczy, aby skutecznie walczyć. Kolejnym wyzwaniem jest opieka medyczna. Wielu ukraińskich żołnierzy zostało rannych w walkach. Potrzebni są lekarze, pielęgniarki, szpitale polowe i leki. Mobilizacja dotyka też całe społeczeństwo. Wielu mężczyzn opuszcza swoje domy i rodziny, aby wstąpić do wojska. To trudne dla rodzin, które tracą swoich bliskich. Rząd musi zapewnić im wsparcie finansowe i socjalne. Pomimo tych wyzwań, naród ukraiński jest zdeterminowany, aby bronić swojej ojczyzny. Mobilizacja jest postrzegana jako konieczny krok w walce z agresorem. Społeczeństwo jest zjednoczone w obliczu zagrożenia i gotowe do poświęceń. Rząd Ukrainy podjął szereg działań mających na celu usprawnienie procesu mobilizacji. W obliczu rosnących wyzwań konieczne było wprowadzenie zmian, które przyspieszą i ułatwią ten proces. Kluczowe było uproszczenie procedur poboru do wojska. Dzięki temu nowi rekruci mogą szybciej i sprawniej dołączyć do sił zbrojnych, co jest niezbędne w obecnej sytuacji. Zmniejszono biurokrację i skrócono czas oczekiwania. Wprowadzono elektroniczną rejestrację poborowych, co pozwala na szybsze przetwarzanie danych i lepszą organizację. Rząd uruchomił szeroką kampanię informacyjną, aby dotrzeć do jak największej liczby obywateli. Informacje są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały. Jej celem jest informowanie o przebiegu mobilizacji i odpowiadanie na pytania. Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na wszelkie wątpliwości, co zwiększa ich zaufanie do procesu. Kampania prowadzona jest w telewizji, radiu, prasie i mediach społecznościowych. Dzięki temu informacje docierają do różnych grup wiekowych i społecznych. Chodzi o to, aby wszyscy mieli dostęp do rzetelnych informacji. To kluczowe, aby obywatele byli dobrze poinformowani i mogli podejmować świadome decyzje. Aby sprostać wyzwaniu logistycznemu, Ukraina zwróciła się o pomoc do partnerów międzynarodowych. Wsparcie z zagranicy jest nieocenione w obecnej sytuacji. Kraje zachodnie dostarczają broń, amunicję, sprzęt wojskowy, a także szkolą ukraińskich żołnierzy. To wsparcie jest kluczowe dla zwiększenia zdolności obronnych Ukrainy. To kluczowe wsparcie dla Ukrainy. Dzięki niemu ukraińskie siły zbrojne mogą skuteczniej bronić kraju. Rząd zdaje sobie sprawę z problemów rodzin zmobilizowanych żołnierzy. Wsparcie dla rodzin jest równie ważne, jak wsparcie dla samych żołnierzy. Wprowadzono programy pomocowe, takie jak zasiłki, ulgi podatkowe i preferencyjne kredyty. Te działania mają na celu złagodzenie trudności finansowych, z jakimi borykają się rodziny. Rząd obiecał też pomoc w znalezieniu pracy po zakończeniu służby. Programy te mają na celu ułatwienie powrotu do życia cywilnego i zapewnienie stabilności ekonomicznej weteranom. Decyzja Ukrainy o ogłoszeniu mobilizacji spotkała się z szerokim poparciem międzynarodowym. Większość krajów zachodnich potępiła rosyjską inwazję i uznała prawo Ukrainy do obrony. Wiele krajów zadeklarowało gotowość udzielenia Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej. Dostarczają broń, amunicję, sprzęt wojskowy, a także leki, żywność i inne niezbędne produkty. To wsparcie jest kluczowe dla Ukrainy. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i Unia Europejska, również potępiły rosyjską inwazję. Na Rosję nałożono sankcje gospodarcze, aby osłabić jej gospodarkę i ograniczyć finansowanie wojny. Niestety, nie wszystkie kraje potępiły rosyjską inwazję. Rosja stosuje propagandę i dezinformację, aby usprawiedliwić swoją agresję. Mimo tych trudności, Ukraina może liczyć na szerokie wsparcie. 30 października 2024 roku wojna w Ukrainie wciąż trwa, stanowiąc ponury dowód ceny, jaką płaci ludzkość za konflikt. Linia frontu pozostaje niestabilna, a obie strony uwikłane są w zaciekłą walkę o terytorium.
Doniesienia o ukraińskich atakach w obwodzie białgorodzkim malują obraz konfliktu, który w dalszym ciągu przekracza granice, wpływając na życie ludności cywilnej i infrastrukturę. W Donbasie sytuacja pozostaje szczególnie napięta. Według doniesień, siły ukraińskie przygotowują się na wznowienie rosyjskiej ofensywy, co podkreśla niepewny charakter linii frontu. Mobilizacja dodatkowych żołnierzy świadczy o determinacji ukraińskiego rządu w obronie swojego terytorium przed tym, co postrzega jako rosyjską agresję. Pomimo trwających walk pojawiają się promyki nadziei. Wznowiono negocjacje między Rosją a Ukrainą przy udziale Kataru. Rozmowy te, mające na celu wstrzymanie ataków na kluczową infrastrukturę energetyczną, stanowią potencjalną drogę do deeskalacji. Jednakże kruchość tych negocjacji jest ewidentna, ponieważ poprzednie próby dialogu zostały zniweczone przez wznowienie przemocy. W miarę jak wojna wkracza w trzeci rok, sytuacja pozostaje płynna i nieprzewidywalna. Społeczność międzynarodowa obserwuje z zapartym tchem, mając nadzieję na szybkie i pokojowe rozwiązanie konfliktu, który pochłonął już niezliczone ofiary i doprowadził do wysiedlenia milionów ludzi. Widmo odległego konfliktu wisi nad polami bitew Ukrainy. Korea Północna, kraj często spowity tajemnicą, stała się kluczowym graczem w trwającej wojnie, udzielając Rosji znaczącej pomocy wojskowej. Ten nieprawdopodobny sojusz, zawiązany w ogniwie wspólnych interesów geopolitycznych, wywołał zdziwienie i podsycił obawy przed szerszym konfliktem. Doniesienia sugerują, że Korea Północna dostarczyła Rosji broń o wartości miliardów dolarów, w tym amunicję artyleryjską i pociski krótkiego zasięgu. To materialne wsparcie, w połączeniu z rzekomym rozmieszczeniem tysięcy północno-koreańskich żołnierzy w celu wzmocnienia sił rosyjskich, znacząco zmieniło dynamikę konfliktu. Społeczność międzynarodowa zareagowała na zaangażowanie Korei Północnej mieszaniną potępienia i niepokoju. W szczególności Stany Zjednoczone wyraziły głębokie zaniepokojenie możliwością eskalacji. Obecność wojsk północno-koreańskich w obwodzie kurskim, wrażliwym obszarze w pobliżu granic NATO, spotęgowała niepokój i podsyciła spekulacje na temat ostatecznych celów Pjongjangu. Rozwijający się sojusz między Rosją a Koreą Północną uwydatnia złożoną sieć powiązań leżących u podstaw konfliktu na Ukrainie. W miarę jak wojna się przedłuża, udział podmiotów zewnętrznych grozi dalszą destabilizacją regionu i komplikacją wysiłków na rzecz znalezienia trwałego pokoju.